Już w lutym 2016 roku apelowaliśmy o budowę hali sportowej przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Baryczy. Teraz te marzenia niepełnosprawnych dzieci mogą zacząć się realizować. Ośrodek prawdopodobnie otrzyma także nowy internat. Te znakomite informacje przedstawił w naszym programie TKN Studio wicestarosta konecki Andrzej Lenart. My myślimy o budowie nowego obiektu na terenie szkoły, tak, i sali sportowej z prawdziwego zdarzenia. Przy czym ten budynek bursy czy internatu, który jest, po wybudowaniu nowego obiektu, on będzie zagospodarowany. Chcielibyśmy tam stworzyć przede wszystkim taką sieć pracowni terapeutycznych dla tych uczniów, którzy kończą, a z racji przepisów nie mogą być uczniami. Mogliby tam zagospodarować. Mogliby mieć tam zajęcia. No marzy mi się tak, teren jest tam ładny, taki ogród sensoryczny, zapachowy, widziałem takie rzeczy w Rabce. No, wszystko zależy od pieniędzy, ale i od możliwości pozyskania. W tej chwili ponad 100 tysięcy przeznaczył Zarząd Powiatu i Rada zaakceptowała na dokumentację. I mogę powiedzieć tak, że planowane jest 25 sypialni dwuosobowych z umeblowaniem, z łazienkami. To są powierzchnie od 19,51 do 21 i one są przystosowane dla niepełnosprawnych. Cztery świetlice duże, po 51 metrów kwadratowych każda. Pokój pielęgniarki, dwie izolatki na wypadek jakiejś choroby. Pokój kierownika, pokój wychowawców, pokój intendenta, sala telewizyjna, taka do potrzeb nawet jakichś przedstawień, 72 metry. No, magazynki, pomieszczenia gospodarcze, to co na planie jest w rzucie świeżo z deski z pracowni projektowej. Czyli najbliższy krok to staranie się o pozyskanie środków zewnętrznych. Najbliższy krok, myślę, że do końca stycznia pracownia projektowa przedstawi kosztorys. Oczywiście, gdybyśmy budowali przykładowo, tak jak w systemach akademików, dwa pokoje, przychodnia, łazienka, byłoby to tańsze. Ale myślę, że czas na obiekt naprawdę z XXI wieku, a osoby niepełnosprawne zasługują na porządne warunki. W ramach projektu ma też powstać sala gimnastyczna, o której podopieczni SOSW w Baryczy i dyrektor Jan Słuszniak marzą od wielu, wielu lat. Hala sportowa wymiary 25x52. Skąd środki? Wstępnie gościliśmy kuratora, rozmawiałem z panią wojewodą. Liczymy na wsparcie Ministerstwa Sportu i Ministerstwa Edukacji. W momencie, kiedy znany będzie kosztorys, no to zamierzam pielgrzymkować do tych ministerstw. No i oczywiście wkład własny jakiś nasz, ale generalnie z rządowych środków będziemy chcieli to postawić i myślę, że kiedy poznamy już kosztorys, no bo to tak trudno jeździć, zabiegać o pieniądze na pytanie, ile to będzie kosztować, nie wiedzielibyśmy ile. No myślę, że zamknie się jakieś 3-4 miliony. I PFON, pan dyrektor Michalski obiecał, ponieważ to są dzieci niepełnosprawne, dostaniemy też pulę środków z PFON-u. W dokumentacji sporządzonej dla internatu znajdujemy zapisy między innymi o dużej kuchni i stołówce. Z kolei hala sportowa ma uwzględniać pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, szatnie, toalety i natryski. Wewnątrz obiektu ma znaleźć się także miejsce na małą scenę. Hala ma więc spełniać także funkcję widowiskową. Budynek z istniejącym szkolnym obiektem scali specjalny łącznik, w którym znajdzie się także miejsce na pokój nauczycielski. Nie byłoby szans nawet na rozpoczęcie starań o te inwestycje, gdyby nie przychylność dwóch instytucji. Mowa o wojewodzie świętokrzyskim i Lasach Państwowych. By zarząd powiatu koneckiego mógł stworzyć jakiekolwiek plany budowlane, musiał najpierw przejąć na własność tereny, na których znajduje się ośrodek w Baryczy. Te działania zmierzają ku końcowi, ponieważ najpierw wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek przekazała na rzecz powiatu koneckiego grunt będący we władaniu Skarbu Państwa. Drogę prowadzącą do Skałek Niekłańskich w gminie Stąporków. Teraz władze powiatu ten grunt zamierzają zamienić z Lasami Państwowymi na teren specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Więcej o tej sprawie dowiecie się z naszej rozmowy w TKN Studio, która w portalu oraz serwisie
YouTube pojawi się już w najbliższy weekend. Do tematu z pewnością będziemy jeszcze powracać.